Dzień dobry. Dzisiaj będziemy pokazywać, jak montować w najprostszy sposób izolator na słupku okrągły nad ogrodzeniem. Do tego potrzebne są dwie opaski zaciskowe dostosowane do obwodu słupka. Jeżeli montujemy izolator startowy, czyli pierwszy, powinien on być solidnie zamontowany na dwóch opaskach. Jest stabilnie zamontowany. Można go sobie obracać w zależności od ustawienia siatki. I już na nim można nawet napiąć. Jeżeli montuje się następne izolatory, no to już kwestia uznania, czy go zamontujemy na jednej opasce, czy na dwóch. Ja u siebie montowałem na jednej i jak najbardziej zdawał egzamin. Dziękuję.